Witam kochani. Dzisiaj na kolację będą kanapeczki z bagietki z wędzonym łososiem, z pastą awokado, z jajeczkiem, szczypiorkiem, a do tego będzie sałata mieszana i malutkie jajeczka. Najpierw muszę te kromeczki wszystkie posmarować tą pastą awokado. Jest tylko awokado, troszkę cytrynki, sól i pieprz. I wszystkie te kanapeczki posmaruję. Bagietka posmarowana pastą. Teraz musimy porozdzielać tego łososia. Najwygodniej będzie właśnie tą pincetką. Podrywam go właśnie. Tak. Ładnie ta pincetka rozrywa. Pokroimy na mniejsze cząstki. A to jest chyba już cały kawałek. Tak, to jest już cały. To teraz to pokroić muszę. Tylko troszkę się daje na smaczek. Porozdrabniam to wszystko. Zaczynamy nakładać łososia na każdą kanapeczkę po kawałeczku. Pięknie. Większy, mniejszy, nie ma znaczenia. Fajnie nakładam. Wszystkie ponakładamy i za chwilę jajeczko jeszcze do tego damy. Teraz nakładam po kawałeczku jajeczka. Wygodnie pokroiłam je na mniejsze cząstki, bo to są takie kanapeczki po prostu na jeden kąsek. I tak ponakładam jajeczko. Fajnie się na tym nakłada. Elegancko. Nasze kanapeczki gotowe. Tam odrobinkę soli. Dodaliśmy jeszcze troszeczkę ogóreczka sobie. Soli nie za dużo, bo rybka na pewno słona. Pieprzu. Pieprz to lubimy, prawda? Może być więcej. Tak. I to wszystko sobie posypiemy jeszcze tym drobniutkim szczypiorkiem. O, coś takiego za chwilkę. Będziemy wsuwać. Tak, dzisiejsza kolacja, kochani. No sałata jeszcze do tego będzie. Kochani, nasza kolacja gotowa, ale jeszcze na koniec mamy tutaj troszkę czerwonej papryki, żeby drobniutko pokrojonej, żeby dla kolorku, dla smaczku dodać sobie tutaj. Tak. No coś brakowało mi tu jakiegoś kolorku. No i zabieramy się do jedzenia. No zaczynamy, kochani. Próbujemy. Cika. Ja zaczynam od kanapeczki. Smacznego. Smacznego, kochani. Takie kanapeczki na jednego kęsa. No na dwa dla mnie. Do tego jeszcze mamy sałatę. Sałatkę. A ty sobie jajeczkę wrzucasz, tak? No i sałatkę wrzucam sobie jajeczka. Pyszne rzeczy, kochani. Róbcie sobie, wymyślajcie, bo to przyjemnie się żyje, jak się je takie fajne rzeczy. Szczególnie, kochani, jak jest gorąco. Dzisiaj u nas 25 stopni. Za szybko trochę to ciepło, dlatego coś na zimno jemy, bo za gorąco, żeby gotować. Smacznego, kochani. Wszystko pyszne. Dziękujemy wam bardzo za oglądanie. Następnego. Trzymajcie się. Cześć pysznego.